Wyznacz ekstrema funkcji f od x równej x kwadrat plus 4 przez x minus 2. Warunkiem koniecznym istnienia ekstremum jest to, aby pochodna w punktach podejrzanych o ekstremum była równa 0. Czyli zapiszmy: pochodna funkcji f od x ma wynosić 0. Obliczmy więc tą pochodną. Wykorzystamy ten wzór. Mamy tutaj, y, nasza funkcja wyjściowa y, składa się z ilorazu dwóch funkcji. Funkcja y, według wzoru w liczniku najpierw obliczamy pochodną funkcji z licznika. Zapiszmy, czyli obliczamy pochodną z x kwadrat plus 4 i tą funkcję mnożymy przez funkcję zmianownika. Czyli w naszym wypadku przez funkcję x-2. Następnie mamy znak minus. Funkcję z licznika przepisujemy. I mnożymy ją przez pochodną funkcji zmianownika, czyli przez pochodną funkcji x-2. Natomiast w, mia w mianowniku mamy funkcję zmianownika podniesioną do potęgi drugiej. Czyli w naszym przypadku będzie to x minus 2 do potęgi drugiej. Następnie obliczamy pochodną z pierwszego nawiasu. Wykorzystamy do tego trzeci wzór, czyli nasze n wynosi teraz 2, więc obliczamy pochodną z x do drugiej. Dwójka przechodzi nam przed x, a w potędze mamy. 2 minus 1, czyli 1, więc zostaje 2x. W tym samym nawiasie mamy do policzenia pochodną z 4, a pochodna ze to jest 0, czyli to pomijamy. No i zostaje nam jeszcze drugi nawias. Następnie kolejny nawias przepiszmy. I obliczamy pochodną z drugiego nawiasu. Pochodna z x wynosi 1. A pochodna ze stałej wynosi 0, więc z drugiego nawiasu zostaje nam tylko 1. Natomiast w mianowniku mamy kwadrat wyrażenia x minus 2. Zostawmy to w takiej postaci, jak jest. Opuśćmy nawiasy, czyli mamy 2x razy x to jest 2x kwadrat. I 2x razy minus 2 to jest minus 4x. Tutaj wszystko, co jest w nawiasie, mnożymy przez minus i przez 1. Oczywiście przez 1 nic nie zmienia, więc mnożymy wszystko przez minus, czyli mamy minus x do kwadratu minus 4. I mianownik przepisujemy. I wredukujmy wyrazy podobne. Czyli mamy 2x kwadrat minus x kwadrat to będzie x kwadrat. Minus 4x przepiszmy. I minus 4 przepisujemy. Natomiast w mianowniku zostaje nam x minus 2 do potęgi drugiej. Teraz otrzymaną pochodną możemy już podstawić do naszego równania. Dostaniemy x kwadrat. Minus 4x minus 4 przez x minus 2 do kwadratu ma nam dać 0. Przede wszystkim należy zrobić założenie, że nasz mianownik nie może być 0, dlatego że nie wolno nam dzielić przez 0. Czyli wyrażenie x minus 2 do kwadratu nie może być 0. Rozwiązujemy to tak jak zwykłe równanie, tylko za każdym razem znak równa się będziemy przekreślać. Czyli zastanówmy się, jaka liczba podniesiona do kwadratu daje 0? Oczywiście 0. Czyli x minus 2 nie może być 0. Stąd dostaniemy, że x nie może być dwójką. Przy czym zwróćmy uwagę, że dziedziną naszego wyrażenia również były x -y należące do zbioru liczb rzeczywistych z wykluczeniem dwójki. Możemy to zapisać, że dziedziną funkcji f. Jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych z wykluczeniem dwójki. Teraz zastanówmy się, kiedy ułamek będzie równy 0. Oczywiście wtedy, gdy jego licznik będzie wynosił 0, więc sam licznik możemy przyrównać do 0. Czyli x kwadrat minus 4x minus 4 wynosi 0. W ten sposób otrzymaliśmy równanie kwadratowe, więc możemy obliczać deltę. Korzystamy oczywiście ze wzoru b kwadrat minus 4 ac, czyli nasze b teraz wynosi minus 4, więc mamy 16. Minus 4 razy 1 i razy minus 4 da nam plus 16. Czyli mamy 2 razy 16, więc pierwiastek z delty to będzie pierwiastek z 2 razy 16. Widzimy, że z 16 możemy wyciągnąć pierwiastek, czyli to będzie. 4 z dwójki nie damy rady wyciągnąć pierwiastka, więc zostają 4 pierwiastki z dwóch. Teraz, oblicz... ponieważ delta jest dodatnia, obliczmy dwa miejsca zerowe. Yy, mamy x1, który obliczymy ze wzoru minus b minus pierwiastek z delty przez 2a. W naszym wypadku będzie to 4 minus 4 pierwiastki z dwóch. Przez 2a, czyli przez 2, czyli x1 możemy całość podzielić przez 2, czyli mamy 2 minus 2 pierwiastki z 2. I obliczmy jeszcze x2. Oczywiście ze wzoru minus b plus pierwiastek z delty przez 2a. Czyli mamy 4 plus 4 pierwiastki z 2. Przez 2 razy a, czyli przez 2, co nam daje 2 plus 2 pierwiastki z 2. W ten sposób otrzymaliśmy dwie, y, dwa miejsca podejrzane o ekstremum. Musimy jeszcze określić, w jaki sposób zachowuje się funkcja f po lewej i po prawej stronie y, tych punktów. Do tego służy nam tabelka. Aby skonstruować tabelkę, musimy wiedzieć, jakie wartości przyjmuje pochodna w odpowiednich przedziałach. Zwróćmy uwagę na to, że w mianowniku mamy kwadrat wyrażenia x-2. Stąd też wiemy, że w mianowniku na pewno otrzymamy liczbę większą lub równą 0. Oczywiście równej 0 nie dostaniemy, bo, to, yy, bo liczbę 2, przy której mianownik się zerował, wykluczyliśmy z dziedziny. Stąd też w mianowniku na pewno uzyskamy liczbę dodatnią. Stąd też znak naszej pochodnej tak naprawdę zależy tylko i wyłącznie od zachowania licznika. Naszkicujmy więc wykres tylko i wyłącznie licznika. W liczniku mamy funkcję kwadratową, której miejsca zerowe przed chwileczką policzyliśmy, więc na naszym wykresie zaznaczmy te miejsca zerowe, czyli mamy 2 minus 2 pierwiastki z 2. I 2 plus 2 pierwiastki z dwóch. Współczynnik A jest dodatni, czyli ramiona paraboli są skierowane do góry. I teraz możemy już konstruować tabelkę. W pierwszym wierszu stawimy x, w drugim znaki pochodnych, pochodnej, i w trzecim wierszu monotoniczność, określimy monotoniczność naszej funkcji. Widzimy, że oś została podzielona na trzy przedziały: od minus i skończoności do 2, minus 2 pierwiastki z 2. I zaznaczmy jeszcze 2, minus 2 pierwiastki z 2. Następnie przedział od 2, minus 2 pierwiastki z 2 do 2 plus 2 pierwiastki z 2. I zaznaczmy 2 plus 2 pierwiastki z 2. I ostatni przedział od 2 plus 2 pierwiastki z 2 do nieskończoności. Teraz określmy znaki pochodnej. W przedziale od minus i do 2 minus 2 pierwiastki z 2 wartości pochodnej są dodatnie. W przedziale od 2 minus 2 pierwiastki z 2 do 2 plus 2 pierwiastki z 2 wartość pochodnej. Wartości pochodnej są ujemne. I w ostatnim przedziale wartości są dodatnie. I tu mamy jeszcze pochodną równą 0. Na podstawie znaku pochodnych wnioskujemy, jak zachowuje się nasza funkcja F. Tam, gdzie pochodna przyjmuje wartości dodatnie, nasza funkcja F rośnie. A tam, gdzie przyjmuje wartości ujemne, funkcja maleje. I widzimy, że na lewo od 2 minus 2 pierwiastka z 2 funkcja rośnie, na prawo maleje, stąd też mamy tutaj maksimum lokalne, a w miejscu 2 plus 2 pierwiastki z dwóch jest na odwrót. Po lewej stronie wartości funkcja f maleje, a po prawej rośnie, stąd mamy tutaj minimum lokalne. Obliczmy więc jeszcze tylko te maksimum i minimum. I wartość maksymalna jest dla argumentu 2 minus 2 pierwiastki z 2. I pod każdego x do wzoru na f od x stawiamy tą liczbę, czyli mamy 2 minus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu plus 4. I w mianowniku mamy 2 minus 2 pierwiastki z 2 minus 2. W liczniku mamy wzór skróconego mnożenia, czyli mamy pierwszy wyraz do kwadratu, czyli 4, minus 2 razy pierwszy wyraz razy drugi, czyli 2 razy 2 to jest 4 razy 2 pierwiastki z dwóch, to jest 8 pierwiastków z dwóch i plus drugi wyraz do kwadratu, czyli mamy 4 razy 2, czyli 8. I na końcu mamy jeszcze plus 4. A w mianowniku mamy dwójki nam się skracają, zostaje nam minus 2 pierwiastki z dwóch. W liczniku natomiast mamy y, 8 plus 8, czyli 16, minus 8 pierwiastków z dwóch, w mianowników mamy minus 2 pierwiastki z dwóch. Y, proponuję, aby w liczniku każdą z liczb podzielić przez minus 2, czyli będziemy mieli minus 8 plus 4 pierwiastki z 2 przez pierwiastek z 2 i usuńmy jeszcze niewymierność z mianownika, czyli zarówno licznik jak i mianownik ponóżmy przez pierwiastek z 2 i dostaniemy minus 8 pierwiastków z 2 plus pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 2 daje nam 2 razy 4 to jest 8 i w mianowniku zostanie nam 2, i podzielmy to jeszcze na 2, czyli dostaniemy minus 4 pierwiastki z 2 plus 4. I taki wynik możemy wstawić do naszej tabelki. Musimy jeszcze policzyć minimum lokalne, czyli minimum lokalne to jest wartość. Dla argumentu 2 plus 2 pierwiastki z dwóch, czyli teraz pod x wstawiamy tą liczbę, dostaniemy 2 plus 2 pierwiastki z 2 do kwadratu plus 4 przez 2 plus 2 pierwiastki z 2 minus 2. Ponownie w liczniku mamy wzór ściśle mnożenia, czyli mamy pierwszy wyraz do kwadratu to będzie 4 plus tym razem. 2 razy pierwszy, razy drugi, czyli mamy 8 pierwiastków z 2, plus drugi do kwadratu, czyli mamy 8 i jeszcze plus 4. Natomiast w mianowniku dwójki nam się skróciły, zostały nam 2 pierwiastki z 2. W liczniku dostaniemy 16 plus 8 pierwiastków z 2 przez 2 pierwiastki z dwóch. Możemy w liczniku obie liczby podzielić na 2, czyli dostaniemy 8 plus 4 pierwiastki z dwóch przez pierwiastek z dwóch. Usuńmy niewymierność z mianownika i dostaniemy 8 pierwiastków z dwóch plus 8. A w mianowniku zostaje nam 2, i jeszcze tylko podzielmy to na 2, czyli dostaniemy 4 pierwiastki z 2 plus 4. I taką liczbę możemy wstawić do naszej tabelki. W ten sposób odczyliśmy oba ekstrema.